Backrooms. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie jest najgorsze miejsce, najgorszy poziom, do którego mógłbyś się dostać, jeżeli znalazłbyś się właśnie w tej przestrzeni? Niewątpliwie poziomów jest od groma, jest ich cała masa. I oczywiście tak moglibyśmy stwierdzić, że ten lub ten jest najgorszy, bo tak. Jednakże czy istnieje tutaj miejsce, w którym tracisz kompletnie jakąkolwiek nadzieję? Cała nadzieja ginie tak samo jak ty giniesz w jednej z 8 znanych warstw, pewnej czarno-białej otchłani. Tak jest, istnieje takie miejsce. I jest to poziom, który zajmiemy się w dzisiejszym filmie. The Shady Grey. Cześć, jestem Ondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym znów wracamy do Backrooms, by przyjrzeć się, w mojej opinii, najgorszemu poziomowi, do którego możesz tutaj trafić. Absolutnie, bezapelacyjnie, najgorszemu. Zatem tak, myślę, że będzie to całkiem ciekawy materiał. Nim zaczniemy, strzel koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, by mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. A także zostaw suba na kanale, bo chciałbym dobić tych 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia, bądź jak najbardziej zbliżyć się do tego progu. Tymczasem, moi drodzy, już bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść do najgorszego poziomu Backrooms. The Shady Grey. Zatem zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym właściwie jest samo The Shady Grey. Generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z poziomem Backrooms, który jest złożony z innych podpoziomów. Jest jakby ich zbiorem, a każdy występuje poniżej drugiego. Wszystko rozpoczyna się od poziomu zerowego, a kończy na póki co ostatnim odkrytym poziomie, 8. To co łączy wszystkie podpoziomy to fakt, iż są one, tu cytat, niestabilne i jednocześnie niezwykle trudne do odkrycia. Bardzo trudno jest się tam dostać, a jednocześnie każdy z nich jest kompletnie wyprany z jakichkolwiek kolorów. Każdy z nich jest czarno-biały. Na ten moment organizacja The Meg, w razie czego The Meg, czyli grupa głównych odkrywców, jest grupą założoną w roku 1885, która funkcjonuje jako swoista forma rządów dla pierwszych kilku tysięcy poziomów Backrooms. Jest to grupa w swojej działalności bardzo skuteczna. Być może jeszcze kiedyś nagram o tym oddzielny film, bo w sumie historia jest całkiem ciekawa. Oczywiście o ile wy wyrazicie takową chęć. Póki co myślę, że to są takie podstawowe informacje niezbędne do zrozumienia pewnych aspektów tego materiału. Tak więc do tej pory The Meg wysłało bardzo wielu swoich agentów terenowych, żeby spróbowali zbadać wszelkie podpoziomy i zejść możliwie jak najgłębiej. Póki co przeżył jedynie jeden. Tylko jeden z nich powrócił, a dotychczas odkryto, jak wspomniałem wcześniej, 8 podpoziomów. Myślę, że nie muszę w tym momencie dodawać, iż misja odkrywania podpoziomów The Shady Grey ma równie wysokie szanse powodzenia, co... Tu miał być jakiś fajny żarcik, ale nie mam żadnego pomysłu na niego. Shit. Aczkolwiek wracając, to dokładnie jest The Shady Grey. Jak wspomniałem wcześniej, odkryto dotychczas 8 poziomów. Mówię to już chyba trzeci raz w tym filmie, lecz dokładnie nie wiadomo ile ich jest. A czym charakteryzuje się owe 8 podpoziomów? Pora udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zatem pierwszym odkrytym poziomem The Shady Grey jest, jak wspomniałem wcześniej, poziom zerowy. Jest jednocześnie najstabilniejszym poziomem z nich wszystkich. Poziom ten został odkryty, kiedy ktoś... No właśnie, nie wiadomo co. Miejsce to stanowi coś na wzór dżungli. Tylko nie miejskiej dżungli. Pojawiając się tutaj, wyjdziesz ze stodoły, którą tu widzisz, a potem możesz eksplorować całość ile wlezie. Oczywiście przed nadejściem nocy, ale o tym za moment. Za dnia poziom jest po prostu przepiękny. No albo nie, bo wszelkie drzewa, krzaczki i tak dalej są kompletnie zgliczowane. I na każdej z tych rzeczy widoczne są zakłócenia. Poza wszechobecną zakłóconą roślinnością spotkasz tu również m.in. jeziora czy rzeki wypełnione wodą migdałową. Za dnia poziom ten jest kompletnie bezpieczny, bowiem nie panoszą się tutaj żadne stwory, co zmienia się w nocy, kiedy poziom ten zostaje nimi konkretnie zalany. Bowiem zupełnie jak w normalnym życiu, tutaj występuje dzień i noc. I w tym konkretnym miejscu jedno i drugie trwa po 12 godzin. Co interesujące, dzień zmienia się w noc od tak. Zupełnie jakby istniał tu jakiś magiczny włącznik światła, po którego kliknięciu z miejsca staje się dzień lub noc. Nie występują tu widoczne fazy wschodu czy zachodu słońca, a dzień i noc pojawiają się z miejsca. Co więcej, noc jest tak ciemna, że nawet nie zobaczysz swoich rąk. Nie zobaczysz nic, bo jest tutaj tak ciemno, a dodatkowo w miejscu tym nie działają jakiekolwiek latarki czy inne źródła światła. Właśnie przez ową ciemność nie wiadomo do końca, jakie istoty występują na tym poziomie, zatem zmieniając ten słynny cytat na temat Duma Trójki, albo nie widzisz, gdzie strzelasz, albo nie widzisz, co cię zjada. Natomiast to, co będzie cię zjadać, będziecie doskonale widzieć, bowiem istoty te widzą w ciemnościach.
Czyli masz kompletnie przejeb. Wspomniana wcześniej woda migdałowa w trakcie nocy zamienia się w jakiś sposób w płynny ból, czyli żrącą, kwaśną i toksyczną substancję występującą w backrooms. I ubierając to bardziej w słowa, jest to ta słynna woda z dywanu, tylko gorzej. Zatem tak, krócej mówiąc, masz kompletnie przesrane, jeżeli znajdziesz się tutaj akurat w nocy, zatem jak stąd uciec? No cóż, droga ucieczki z tego miejsca jest banalnie prosta. Musisz znaleźć jakiś patyk, a następnie zacząć rysować z nim po ziemi, a to otworzy wrota, które przeniosą cię do poziomu numer 1. To było tak proste, że pora na reklamę. Poziom pierwszy jest ponownie czarno-białą, ale posiadłością, olbrzymią posiadłością. Starym dworem, którego umeblowanie jest, uwaga, kompletnie zgliczowane i zakłócone. No dobra, muszę znaleźć jakieś lepsze określenie, żeby zmienić słowo zgliczowane. Mam, zniekształcone. Dotknięcie jakiegokolwiek mebla w tym miejscu sprawi, że nawet twoje ciało stanie się zniekształcone. Zatem lepiej nie rób tego. I to w sumie tyle odnośnie tego poziomu. Nie jest on jakiś mega ciekawy, jest to po prostu stary, czarno-biały dwór. Gdyby nie fakt, iż istnieje tutaj jeden bardzo niebezpieczny stwór. Byt. Znany jako... I to jest najlepsze. Właściciel. Ten odziany w garnitur i cudowny kapelusik starszy mężczyzna, który zawsze nosi ze sobą teczkę. Jak sama nazwa wskazuje, jest właścicielem posiadłości. Jeżeli ten jegomość zobaczy cię, zacznie iść w twoim kierunku. Ty wówczas z całą pewnością rzucisz się do ucieczki, a ten jakimś magicznym sposobem poblokuje wszelkie drzwi i okna, żebyś nie miał dokąd uciec. Kiedy już do ciebie podejdzie, osądzi cię o włamanie. Ale oczywiście cały czas jest jakaś szansa ucieczki, bowiem co niektóre osoby zgłosiły, że były w stanie przed tym uciec, między innymi strzelając do niego. A także przechodząc przez pewne magiczne drzwi, które przeniosły je na poziom drugi. Zatem let's go. I tak tutaj wreszcie znajdziesz jakieś ukojenie, bowiem jest to najbezpieczniejszy poziom The Shady Grey. Prawdopodobnie najbezpieczniejszy, ale spójrz tylko. Jest to las z każdej strony pokryty śniegiem, który nijak nie powinien tutaj istnieć, bowiem temperatura w tym miejscu jest olbrzymia. No może nie olbrzymia, ale przez cały czas jest tutaj bardzo gorąco. Nawet tak gorąco, że niektóre osoby będąc tutaj dostawały poparzeń od słońca. Ale spokojnie, wszelkie efekty uboczne może wyleczyć woda migdałowa. Chociaż z drugiej strony nie do końca wiadomo, czy są to dokładnie poparzenia, bo jest tu czarno-biało, a ty nie wiesz, co jest nie tak. W każdym razie słońce świeci jak szalone przez cały czas, a śnieg się nie topi. W ramach towarzystwa znajdziesz tutaj bazę mech, gdzie znajdują się 3 osoby. Ponadto miejsce to zamieszkują istoty zwane upadłymi aniołami. W zasadzie są to ludzie z czarnymi skrzydłami. Generalnie nie są za bardzo rozbowni do momentu, gdy się z nimi nie skonfrontujesz, a staną się na maksa agresywni, jeżeli wspomnisz im o poziomie 71, więc lepiej tego nie rób. Wyjście stąd jest niezwykle proste. Wystarczy zapytać jednego z upadłych aniołów, aby łaskawie przesłał cię do kolejnego podpoziomu, a ten jakoś wciśnie cię pod ziemię i wsadzi do podpoziomu numer 3. Ja na twoim miejscu kompletnie bym się z poziomu drugiego nie ruszał, bowiem poziom trzeci jest gigantycznym, czarno-białym oceanem z ewentualnymi wysepkami tutaj występującymi. To, co jest bardzo specyficzne w kwestii tego oceanu, to fakt, iż jest on zalany zegarami. Chyba jednak powinienem powiedzieć, że jest zasypany zegarami. Zalać ocean. Nieźle. Każdy z tych zegarów wykazuje specyficzne zdolności do zmiany czasu. Generalnie wyróżnić możemy 4 typy zegarów, od takich zwykłych ściennych poprzez te... Był taki program dla dzieci, że gościu tam wchodził do takiego zegaru i się cofał w czasie, do tego typu zegary. Czy na przykład zwykłe zegarki, które nosi się na nadgarstku. Generalnie każdy z tych zegarów wykazuje trochę inne właściwości. Dotknięcie analogowego zegaru może przenieść cię do poziomu numer 2, ewentualnie do kolejnego podpoziomu. Dotknięcie zegara cyfrowego przeniesie cię do poziomu 195. Normalne zegarki są w stanie przenieść cię do ostatniego dnia twojego życia, a w pewnych przypadkach niektóre z nich mogą nawet cię zaatakować. Natomiast dziadkowe zegary, jak to zostało tutaj określone, są w stanie przeistoczyć się w starego człowieka, ewentualnie w noworodka. Poza tym to, co jest dziwne w tym poziomie, to fakt, iż woda w oceanie jest zmieszana z jakimś olejem silnikowym, ewentualnie rtęcią.
więc jest silnie żrąca i toksyczna, więc... Jednak dobra, to jest już naprawdę ciężka informacja, więc być może zostańmy przy zegarze analogowym, który przeniesie cię do podpoziomu numer 4, czyli ostatniego stabilnego podpoziomu. Czwarty poziom, czyli piąty poziom w kolejności, bo liczymy od zera, jest jakby rzeką z dwóch stron otoczoną przez olbrzymie miasto, którego wysoko wznoszą się drapacze chmur. Woda w rzece jest bezpieczna, natomiast nie jest stosowna do spożycia. Rzecz jasna, drapacze chmur, a także inne bloki są zniekształcone, a po ulicach bujają się uzbrojone fejslingi, które z całą pewnością cię okradną. Jednak mogą stać się ci posłuszni i wręcz wielbić cię, jeżeli dasz im wodę migdałową, przekupstwo pełną gębą. Znajduje się tutaj ponadto zmasakrowany, czyli istota, która przez cały czas będzie poszukiwać ofiar, więc miej się na baczności. Natomiast pomijając ten konkretny byt, najniebezpieczniejszą rzeczą na tym poziomie jest bez wątpienia otoczenie, to znaczy pogoda. Bowiem może się ona cały czas zmieniać, może być ekstremalnie gorąco, bardzo zimno, a jednocześnie praktycznie cały czas występują tutaj różne klęski żywiołowe, a także tornada czy inne powodzie. Najdziwniejsze natomiast jest wyjście z tego poziomu, po prostu go nie ma i musisz się najzwyczajniej znowu klipować z rzeczywistości, tak jak wtedy, kiedy dotarłeś do Backrooms, więc powodzenia, poziom piąty. Jest to ten moment ostatni udokumentowany podpoziom The Shade Grey, jest on określany zaginioną nadzieją. Generalnie dosłownie wszystko jest tutaj zniekształcone, tak jak widzisz na tym zdjęciu, i prawdopodobnie nie ma stąd jakiejkolwiek drogi wyjścia wstecz, możesz iść tylko głębiej. A sama nazwa The Lost Hope odnosi się w rzeczywistości do faktu, iż całkowita nadzieja, jaką masz w sobie, wyparuje wraz z chwilą, kiedy się tu dostaniesz. Zatem ten, co mamy dalej? Cóż, dalej mamy kilka notek, prawdopodobnie od osób, które dotarły do ostatniej nadziei, to znaczy zaginionej nadziei. Cała nadzieja odeszła. Nikt nie przychodzi nam pomóc. Znikamy. Wszyscy zginiemy. Kolejny poziom, poziom szósty, to za daleko. Generalnie nie wiemy o nim zbyt wiele, nie został jakkolwiek udokumentowany, poza tym konkretnym zdjęciem, na którym widać tyle, co i nic. Mam tutaj kilka notek takich jak zaszedłeś za daleko. Zbyt wiele warstw rzeczywistości rozpada się przy tobie. Następnie ósmy, ostatni poziom. Tak jest, ósmy, ale w rzeczywistości siódmy, ale liczymy od zera, czyli ósmy. Koniec, the end. Stąd mamy tylko ten konkretny obraz, który wygląda całkiem specyficznie. Generalnie mam w głowie taką hipotezę, że koniec jest w rzeczywistości czymś w rodzaju piekła. Jakby tutaj widać kontury pewnej postaci, ale to chyba po prostu ja jestem na tyle głupi, żeby w to uwierzyć. Do zdjęcia mamy następujące teksty. Witamy na końcu. Twoja dusza jest martwa, spalona. Jezioro ognia sądzi wszystkich. Nie ma ucieczki. Zniknąłeś w Shady Grey. Tak więc tak, to właśnie był najgorszy poziom Backrooms, do którego kiedykolwiek mógłbyś się dostać. Mam nadzieję, że takowy dokumencik wam się spodobał, jak tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby oczywiście mógł się on gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także strzel suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 150 tysięcy widzów do moich urodzin 19 kwietnia, ewentualnie dojść do tej liczby jak najbliżej. Wpadaj na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Mówił do was Mondar, trzymajcie się do kolejnych filmów, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!